Teatry na Białorusi są od dawna pod nieustanną presją. Polityczna cenzura jest stałym elementem wpływającym na ich pracę. Białoruskie teatry są zamykane z powodów politycznych. Wielu ludzi białoruskiego teatru trafia na bruk albo do więzień. Kto inny lepiej zna ten smak, jak nie polska kultura, która w czasach PRL-u również była cenzurowana. Stąd wyraz solidarności Teatru Miejskiego w Gliwicach i wystawienie sztuki Białoruś Obrażona. Realizacja Białorusi Obrażonej w Teatrze Miejskim w Gliwicach ma formę teatru internetowego, nie z powodu pandemii. Teatr chce, aby spektakl dotarł tam, gdzie jest najbardziej potrzebny – na Białoruś. Dlatego sztuka będzie wystawiana wraz z rosyjskimi napisami. Sztuka Andrzeja Kurejczyka, Białoruś Obrażona, przypomina bardziej dramatyczną kronikę, subiektywną, pisaną gorączkowo, emocjonalną, często wręcz wściekłą relację z wydarzeń, które miały miejsce niedawno tuż za naszą wschodnią granicą. Spektakl będzie dostępny bezpłatnie, bez logowania na stronie internetowej teatru. Premiera 10 grudnia o godzinie 20:00.